Agencja Informacyjna Pracodawców RP, wtorkowa Szybka Prasa. W gazetach dominują oczywiście jeszcze cały czas tematy wyborcze, Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Jak PiS będzie reformował? Kierunki w polityce gospodarczej nie zmienią się w stosunku do deklaracji składanych w kampanii, podkreślają politycy PiS. O szczegółach na razie mówią jeszcze niechętnie. Wiadomo, że zmiany odczują pracodawcy, ponieważ Narodowy Program Zatrudnienia, który ma stworzyć ponad 1 000 000 miejsc pracy, będzie finansowany z dodatkowych składek płaconych przez pracodawców. Co na ten temat sądzą pracodawcy RP? W Rzeczpospolitej znajdziemy opinię ekspertki pracodawców RP, pani mecenas Moniki Gładoch. Z kolei na stronie 8 Rzeczpospolitej, co na pierwszy ogień? PiS podtrzymuje szeroki program zmian w polityce gospodarczej, choć budżetu państwa na wiele nie stać. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Przechodzimy do dzisiejszego pulsu biznesu na stronie 1. O tym, że przedsiębiorcy wybrali zmianę. Aż 20% twardego biznesowego elektoratu straciła Platforma Obywatelska od poprzednich wyborów. Na stronie 2 pulsu biznesu z kolei o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który chce wziąć pod lupę fiskusa. Adam Bodnar będzie sprawdzał praktyczne stosowanie przez skarbówkę zasady in dubio pro tributario. A co na ten temat sądzą pracodawcy RP? W materiale tym znajdziemy m.in. opinię prezydenta pracodawców RP, pana Andrzeja Malinowskiego. Przechodzimy do Gazety Wyborczej. W Gazecie Wyborczej o tym, m.in. o tym, kto będzie rządzić w gospodarce. W materiale tym znajdziemy typy dziennikarzy do poszczególnych resortów związanych z gospodarką. I dziennik Gazeta Prawna. W dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o spokoju na rynkach i inwestorach, którzy, jak się okazało, byli gotowi na zwycięstwo PiS. A co na bieżąco dziś będzie istotnego, zapraszamy do śledzenia profili pracodawców RP na Facebooku, a także na Twitterze.